Poznaj proste domowe metody na to, czym wyczyścić krzesła tapicerowane. Od czego zacząć? Zanim przystąpisz do czyszczenia, zastanów się, jaki rodzaj materiału posiada krzesło oraz z czego powstała plama. Innej metody wymaga czyszczenie siedziska z codziennych zabrudzeń, a innej z czerwonego wina. Następnie wypróbuj sposób na niewidocznym fragmencie materiału, by sprawdzić, czy nie zostanie on uszkodzony. Mąka ziemniaczana. Użycie mąki ziemniaczanej to świetny sposób na pozbycie się tłustych plam, na przykład z rosołu, które często możemy spotkać na krzesłach wiaralni. Jeśli plama jest świeża, wystarczy, że posypiesz ją mąką i odczekasz, aż skrobia wchłonie tłuszcz. Po kilkunastu minutach odkurz mąkę i przetrzyj powierzchnię krzesła lekko zwilżoną ściereczką. Soda oczyszczona. Jej działanie zawdzięczamy wysokiej zawartości kwasu węglowego. Nasyp sodę oczyszczoną na świeżą plamę, pozostaw na około 20 minut i przetrzyj powierzchnię miękką szmatką. Następnie odkurz sofę przy użyciu odkurzacza z końcówką do tapicerki i gotowe. Pasek cytrynowy. Plamy z kawy i herbaty można usunąć za pomocą kwasku cytrynowego i wody. Przygotuj pół litra ciepłej wody i rozpuść w niej 2-3 łyżki kwasku cytrynowego. Zanim zaczniesz czyścić tym roztworem, pamiętaj, aby dokładnie wycisnąć gąbkę. Proszek do prania może pomóc również w walce z plamami na tapicerce. Co więcej, dotyczy to zarówno obicia mebli, jak i tapicerki samochodowej. Aby usunąć plamę, rozpuść odrobinę proszku do prania w ciepłej wodzie, a następnie delikatnie pocieraj miejsce zabrudzenia. Podobało się? To zapraszamy na nasz profil po więcej i na meblidom.pl. Hej!